Przez ostatnie kilka miesięcy Jagged Edge Productions zapowiada kolejne horrory, które weszły w 2024 do domeny publicznej. Mam tutaj na myśli oczywiście Kubusia Puchatka, Krew i Miód, drugą część i kilka innych zapowiedzianych już horrorów. Ale powiem wam tak, jest tego tyle, że łatwo się pogubić, dlatego w dzisiejszym materiale omówię wszystkie zapowiedziane produkcje z tego małego uniwersum, które nazywa się Twisted Childhood Universe. W tym uniwersum istnieje już Kubuś Puchatek Krew i Miód, jak również Kubuś Puchatek Krew i Miód 2, który w Stanach Zjednoczonych miał już swoją premierę. W Polsce niestety będzie to 31 maja 2024. Rhys Frank Waterfield jest reżyserem, jakby twórcą i pomysłodawcą całego tego uniwersum. No i jest kilka fajnych filmów, właściwie to czekam na każdy, ale jeden w szczególności, który dowiecie się przy omawianiu tego tytułu. Tak więc zapraszam do materiału. W 2023 do kin wszedł horror na podstawie powieści o Kubusiu Puchatku. Krytycy nie zostawili na tym filmie suchej nitki, no i zresztą słusznie, bo jest to film bardzo słaby. Ale z drugiej strony widzom tak się podobał ten kiczowaty horror, że wszyscy poszli na ten film do kina. Tym samym film zarobił na tyle dużo pieniędzy, że zapowiedziano chwilę później sequel. Sequel właśnie trafił do kin i aktualnie w momencie nagrywania tego materiału ma on około 85% świeżości na Rotten Tomatoes. Co nie będzie go czynił chyba najgorszym filmem roku. No ale zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. 2024 dopiero się zaczął. No więc, tak jak powiedziałem, Rhys Frank Waterfield postanowił stworzyć z tego całe wielkie uniwersum i już nawet zapowiedział pierwszy crossover, ale po kolei. Pierwszy film to Bambi Reckoning, czyli na nowo powiedziana historia z 1923 pod tytułem Bambi A Life in the Woods. No i mamy już nawet oficjalną fabułę tego filmu, a opowiada on o dwóch bohaterach, Xana i Benji, którzy mieli wypadek samochodowy, no i utknęli w lesie. Teraz próbują jakby dojść czy dotrzeć do cywilizacji, ale na swojej drodze spotykają krwiożerczego jelonka Bambi. Roxanne McKee wcieli się w Xanę, a Tom Mulheron w Benjiego. Nicola Wright również wystąpi w tym filmie, ale na razie nie wiemy, kogo zagra. No i nie martwcie się, jeżeli nie znacie tych nazwisk, bo w każdym z tych filmów występują jakby bardziej niszowi aktorzy. Udział Rhysa Franka Waterfielda będzie tutaj ograniczony i nie będzie reżyserem, a będzie tylko producentem. Na fotelu reżysera usiądzie Dan Allen. Data premiery horroru nie jest oficjalnie znana, ale wiemy, że 23 stycznia 2024 skończyły się główne zdjęcia do horroru. Kolejny film to kolejny horror, tym razem o Piotrusiu Panie, a będzie się nazywał Peter Pan Neverland Nightmare. No i będzie przynajmniej jazda bez trzymanki, jak powiem wam, o czym będzie ten film. Jagged Production dało zielone światło kolejnemu horrorowi, tym razem na podstawie powieści o Piotrusiu Panie. Historia będzie mniej więcej taka sama jak w książce, czyli chłopiec, który nie chce dorosnąć. Tym razem Piotruś Pan porywa jedno z dzieci i zabiera je do tytułowego Neverland Nightmare, czyli takiej krainy z koszmarów. No i Wendy będzie podążała ich tropem, aby uratować swojego brata. Co ciekawe, w filmie zobaczymy też dzwoneczek, ale będzie to nieco inny dzwoneczek, do której się przyzwyczailiśmy. Czyli małej takiej wróżki, która jest słodko pierdząca. W tej wersji będzie to otyły, uzależniony od gość, tak więc wow. Na temat filmu nie wiemy praktycznie nic, oprócz kilku nazwisk związanych z obsadą. Philip Filmar będzie Piotrusiem Panem, Kid Green będzie dzwoneczkiem, natomiast Megan Placito wcieli się w Wendy. Zdjęcia do tego filmu mają rozpocząć się w maju 2024, no i celowana data premiery to Halloween 2024.
Tak więc no, zrobić w pół roku film, no to jest niezły wyczyn, no ale nie jest to jakiś super wymagający film, także myślę, że zdążą. Pinocchio Unstrung to kolejny film zapowiedziany w styczniu 2024 przez Jagged Edge Production i oczywiście opowiada historię podobną do tej, którą mogliśmy przeczytać w przygodach Pinocchio Carlo Collodiego. No i tutaj już sama ta oryginalna historia jest dosyć mroczna i jakby zahacza o takie dosyć poważne motywy i wątki, a tutaj dostaniemy coś jeszcze straszniejszego, tylko co? No tego nie wiemy. Na temat filmu wiemy tylko tyle, ile pokazuje nam pierwsza grafika koncepcyjna, którą teraz widzicie na ekranie. No i powiem tak, Pinokio wygląda okropnie i to dobrze. Zostało nam oficjalnie zapowiedziane, że taką sceną po napisach w Kubusiu Puchatku Krew i Miód 2 będą właśnie zajawki z Pinocchio Unstrung i innych projektów właśnie tego małego uniwersum. No ale niestety, albo stety, może i to dobrze, te zdjęcia jeszcze nie wyciekły do internetu, tak więc no, nie mogę wam ich pokazać, no bo ich jeszcze nie ma. No ale jak się tylko pojawią, no to oczywiście nie omieszkam wam o nich wspomnieć. No i ostatni film, o którym chciałbym wspomnieć, to ten crossover, na który najbardziej chyba czekam, czyli Puniverse Monsters Assemble. No i oczywiście nazwa kojarzy wam się z Avengers, no i dobrze, bo twórcy tego całego uniwersum, czyli TCM, mówią, że inspirowali się właśnie filmem Avengers. W marcu 2024 Jagged Edge Production opublikowało informację o Puniverse Monsters Assemble. Będzie to taki film, w którym zobaczymy poprzednie potwory, które widzieliśmy w innych filmach, które zbierają się w jedną kupę, aby siać terror na całym świecie. No i oczywiście zobaczymy tam inne postaci również, czyli śpiącą królewnę, szalonego kapelusznika, czy gadającego gadającego robaka z Pinokia, nie pamiętam jak on się tam nazywał. Oprócz tego oczywiście zobaczymy Kubusia Puchatka, Tygryska, Prosiaczka i wiele, wiele innych postaci, Pinokio i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, pierwsze szczegóły filmu są takie, że zapowiedziano ten film na 2025, tak więc no, produkcja powinna się zacząć no, gdzieś tam niedługo. Po drugie, pierwszym takim pomysłem na fabułę według Rysa Weatherfielda jest to, że zobaczymy tam wewnętrzny konflikt w tej grupie superzłoczyńców, którzy wybierają swoje ofiary. O co będzie chodziło? Pewnie będzie chodziło o wybór lidera. No ale tym liderem, jak tytuł filmu wskazuje, czyli Puniverse Monsters Assemble, będzie chyba jednak Kubuś Puchatek. Ale możemy zobaczyć walkę o, nie wiem, o bycie jego prawą ręką. Albo coś takiego. No nie wiem. Ale tak aktorzy i twórca tego uniwersum powiedzieli o tym filmie. Wiemy, że w filmie pojawią się Scott Chambers jako Krzysiek, Roxanne McKee, Megan Placito i Louis Santer, o których wspomniałem wcześniej. No, tak więc wydaje się, że uniwersum Kubusia Puchatka będzie naprawdę wielkim i cringe'owym uniwersum, na które nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, te pomysły wyglądają na bardzo ciekawe, bardzo kiczowe, ale właśnie chyba o to w nich chodzi, żeby były takimi mało budżetowymi, niskobudżetowymi horrorami, które mają opowiedzieć nam znane historie jakby w nowym świetle. I ja to kupuję. Na pewno pójdę do kina na każdy kolejny film, jeżeli będzie dostępny w polskiej dystrybucji. A ty daj mi znać, który z tych filmów wydaje ci się najciekawszy. Na razie.